Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest redaktor Tomasz Wiejski z portalu służbyspecjalne.com, a także publicysta historii bez cenzury. Tu widzę Państwo magazyn, którego ja jestem wydawcą, też jednym z autorów. Redaktor napisał tutaj tekst o żołnierzach japońskich, którzy no nie przyjęli do wiadomości, że jest koniec wojny w 1945 roku i co po niektórzy z nich walczyli nawet do 1984. Dziś, drodzy Państwo, o wielu tematach, ale chyba najbardziej szokującym jest strach Jarosława Kaczyńskiego, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, że będą ścigani za zbrodnie przeciwko ludzkości na polskiej granicy, o których mówiła Janina Ochojska, o tym, że stosuje się nielegalne pushbacki. Pushback, jak sama nazwa wskazuje, to z języka angielskiego, chodzi o odepchnięcie po prostu uchodźców, którzy przeszli granicę i podlegają polskiej ochronie. Należy ich po prostu umieścić w ośrodku, udzielić im pomocy, być może później wydalić, ale do jakiegoś bezpiecznego kraju, ale na pewno nie wyrzucać do lasu. W tym kontekście zajmiemy się, znaczy ja tu się zajmę, zacytuję, skandaliczną wypowiedź Rafała Ziemkiewicza. Aż trudno sobie uwierzyć, że on takie rzeczy pisze. 15 kwietnia, jak znam życie, wyląduje za to przed sądem. Zaczynam się obawiać, że same pushbacki to za mało. Każdemu nachodźcy przed wypchnięciem z powrotem do Łukaszenki powinno się spuszczać taki wpie, dol, to jest ta jego słowa, z gwiazdką, aby mu się odechciało nawet myśleć o kolejnej próbie. No, szokujące, literat, intelektualista, ale jak widać ma tego. Potem jeszcze wzmocnił tą wypowiedź, że należy by zrobić również odpowiedzi na komentarz do jednego z internautów, który zasugerował, że to już lepiej zrobić porządek z Grupa Granica, czyli z tymi ludźmi, którzy pomagają uchodźcom przedzierającym się do Polski. No co Ziemkiewicz się z nim zgodził, im też oczywiście. No jest to zdecydowanie mowa nienawiści, podgrzewanie do przestępstw, podżeganie nawet, nie tylko podżeganie do przemocy wobec uchodźców. Strasznie, strasznie słabo w ustach człowieka, który mieni się chrześcijańskim publicystą, nawet takim admiratorem katolicyzmu. Wiele występuje. Znaczy nie, on tak wiele razy mówił, że tam ma kłopoty, ale jemu się podoba taki wymagający kościół, który, a nie takie jakieś ciepłe kluchy. Natomiast no tutaj, to tutaj jak widać jest to teoria i praktyka, że miłość bliźniego nie obowiązuje w państwie PiS i nie dotyczy uchodźców. Nie. To znaczy tych kolorowych, no bo to też pytanie właśnie kogo dotyczy. To jest jakieś takie... Musiałem, czy ja słabo znam Pismo Święte, ale zdaje się, że pomyliłem te... Pominąłem kiedyś, nie dopatrzyłem się tych, że to miłosierdzie to jest warunkowane od tego... I pomoc bliźniemu od tego, jaki kolor skóry ma bliźni i z którego kierunku przybywa. Natomiast no, pewnie Ziemkiewicz będzie miał z tego problemy. Natomiast, panie Tomku, bo oni mają po prostu pełne portki od kilku tygodni, gdy dowiedzieli się, że na Zachodzie całkiem poważnie bierze się pod uwagę rozpoczęcie śledztwa w zakresie zgonów na granicy. Pani Jadwiga Ochojska mówiła, Janina Ochojska, przepraszam, mówiła o około 300 zgonach. Potwierdzonych mamy ponad 40, to są oficjalnie potwierdzone przez polską stronę. W wielu wypadkach są to osoby, które właśnie wcześniej odepchnięto. To są właśnie osoby, za których bezpośrednią śmierć jest odpowiedzialny pan Wąsik, pan Kamiński, a także Jarosław Kaczyński w czasie, kiedy był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. I oni się boją, ponieważ Agnieszka Holland przygotowuje film, który może ściągnąć uwagę całej Europy, opisać właśnie tak w sposób taki wzruszający, kierujący problem na tych sytuacji uchodźców i to może zaprowadzić naszych bohaterów przed właśnie Międzynarodowy Trybunał. My się o tym dowiedzieliśmy z Tomkiem Szwajgiertem przez przypadek, bo jeden z osób, z którymi rozmawiamy, zagranicy zasugerowała nam, że
nasze poszukiwanie dowodów na korupcję i łamanie prawa przez Wąsika i Kamińskiego jest niemalże zbyteczne, albo to jest sportem dla sportu, bo ich zdaniem oni najpierw dostaną po prostu wieloletnie wyroki za to, co się działo na granicy. Panie Tomku, a co pan znalazł w tej materii? Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję panu redaktorowi Glińskiemu za zaproszenie. Kochani Państwo, tutaj musimy zrobić pewien wstęp dotyczący zagadnienia granicy białorusko-polskiej czy polsko-białoruskiej. Państwo może nie pamiętacie, czerwiec 2020 roku panowie Dworczyk, Jabłoński i Wąsik organizują transporty darów covidowych na Białoruś. Na ten temat nie chcą rozmawiać, nie komentują tego, fotografują się z białoruskim KGB. Tych darów było za blisko, czy nawet ponad 40 milionów złotych. Pojechały do Łukaszenki. Co się z tymi darami stało? Nie mam zielonego pojęcia. Pojechały. Później jakby to był czerwiec, nie minęły chyba miesiąc czy dwa, w tak zwanym międzyczasie, którego podobno nie ma, występuje Morawiecki i peroruje o tym, że fałszerstwo wyborcze na Białorusi, a jednocześnie dalej są relacje dosyć ciepłe utrzymywane pomiędzy Mińskiem a Warszawą. Proszę Państwa, mija rok, w tak zwanym jeszcze raz międzyczasie pojawiają się kolejne transporty, które się odbijają od granicy białoruskiej, to jest przed rozpoczęciem kryzysu granicznego. Na to wtedy jeszcze publicyści, komentatorzy nie zwracają takiej uwagi. Dopiero kiedy się połączy kropki z perspektywy czasu, patrząc, co się wtedy działo, no to widzimy, że jest to już przygotowanie do rozpoczęcia tego kryzysu. Jakby niezależnie od siebie, pan redaktor Piński, ja, patrzyliśmy na to zagadnienie i wpadliśmy już na ten trop, że ten kryzys jest prawdopodobnie kreowany sztucznie. I szanowni Państwo, zaczynają się już jakby w trakcie tego kryzysu dziać nam straszne rzeczy. Zostaje wprowadzony stan wyjątkowy na odcinku bodajże, nie chcę skłamać, ale chyba 180 km wzdłuż granicy. Nie wolno tam pojawiać się prasie, nie wolno pojawiać się politykom. Jest blokada informacji, nie wiadomo, co się tam dzieje, jest kreowany ten kryzys coraz bardziej, eskalacja przychodzi gdzieś tam jesień 2021 roku, myśmy wielokrotnie o tym mówili, kiedy pod koniec listopada 2021 pojawia się eskalacja incydentów na granicy, czyli ktoś w kogoś rzuca kamieniami, podobno ktoś gdzieś strzelił z broni pneumatycznej i tym podobne historie. Wszystko wskazuje na to, że za chwilę dojdzie do konfliktu granicznego zbrojnego już, że nie wiem, Białoruś zaatakuje Polskę. A przypominam, że w tamtym czasie pani Angela Merkel, premier Donald Tusk też apelowali do Moskwy o zaprzestanie tego. Później jest prawdopodobny telefon pani Merkel czy Joe Bidena do Putina. I w ciągu tygodnia nagle ci uchodźcy z Białorusi znikają. Polityczne złoto, które... Inaczej, to Niemcy to rozwiązali ten problem. Po prostu dali samoloty, żeby tych ludzi odwieźć do krajów, z których byli przywiezieni. Ona się osobiście zaangażowała w to. I co było najważniejsze, tam wtedy wybuchła wściekłość w kręgach PiS-u, w której krzyczano, że Angela Merkel chce po prostu położyć kres triumfom polityki PiS-u, że chce sobie przypomnieć, przypisać zasługi PiS-u dla powstrzymania tabunów uchodźców. W związku z tym oni po prostu to było tak, albo oni się dogadali przez jakichś pośredników, albo po prostu obie strony eskalowały, ponieważ obie strony miały z tego zyski propagandowe. PiS się przedstawiał jako ci, którzy powstrzymują napływ, najazd Hunów, barbarzyńców na granicę, natomiast ta opozycja chciałaby wpuścić tutaj tych wszystkich złych uchodźców, nachodźców. Kompletnie nieprawdziwa tego narracja. No, Merkel to przerwała.
Panie Tomku, czy jakieś tweety, wpisy ma pan w związku z tym kryzysem uchodźczym? A tak, na pewno Państwo słyszeliście wypowiedź pani Janiny Ochojskiej, która tak cały czas mówi o tym, że ofiary pushbacków czy cokolwiek się wydarzyło na tej granicy, a zginęło wielu ludzi, te sprawy muszą zostać wyjaśnione. Zacznę może od pana Stanisława Żaryna, który pisze tak na Twitterze. Wciąż pojawiają się manipulacje dotyczące wydarzeń na granicy Polski z Białorusią. W 2021 roku rozpoczęła się operacja hybrydowa wykorzystująca szlak nielegalnej imigracji. Polska granica została zalana agresywnymi cudzoziemcami zarządzanymi przez białoruskie służby. I tu, proszę Państwa, należałoby się zastanowić nad sensem tej wypowiedzi, bo jeżeli chodzi o manipulacje, to raczej pisowcy manipulują w każdy możliwy sposób, twierdząc, że ci uchodźcy to są agresywni i tak dalej, że atakują, no po prostu jakaś, nie wiem, armia. Widzieli Państwo zdjęcia, widzieliście filmy. Wiecie, że wśród tych ludzi jest wiele kobiet, są dzieci. Minęło od tamtego czasu 2 lata, uchodźcy się dalej pojawiają, więc należałoby zadać pytanie panu Żarynowi, czy zdaje sobie sprawę z tego, że ci ludzie, no, też są wykształceni, wśród nich są lekarze, są prawnicy, są różni ludzie, którzy uciekają ze swoich krajów, bo po prostu się boją o swoje życie. I licząc na to, że uda im się dostać do Europy Zachodniej, bo Polska nie jest krajem docelowym, tylko jest krajem tranzytowym, chcą przekroczyć granicę z Polską i chcą poprosić o azyl w Unii Europejskiej, przedostać się prawdopodobnie do Niemiec czy Francji, gdzie tak mogą liczyć na jakąś pomoc i wsparcie. Pani Ochojska postawiła taką dość śmiałą tezę, nawet mocną bym powiedział, że Lasy Państwowe, leśnicy mogą być odpowiedzialni za ukrywanie śladów zbrodni, które miały miejsce na granicy. Oczywiście pojawiły się natychmiast bardzo agresywne wpisy ze strony pisowców. I na przykład pisze znany Państwu Matecki, Dariusz Matecki, no panem go nazwać nie mogę. Czy polskie Lasy Państwowe sprzedają drewno do Chin? To jedno z najgłupszych kłamstw Polski. Później pisze o tym, że przepraszam, tak, głosując na opozycję, głosujesz na nią i otwarcie granic dla wszystkich chętnych, w tym szkolonych w Moskwie, sugerując, że pani Janina Ochojska jest, nie wiem, rosyjskim agentem, że jakby jej troska o ludzi, którzy znajdują się na tej granicy i prawdopodobnie dzieje im się krzywda, i jej jakby oczekiwania, że sprawa będzie miała swój dalszy tok w instytucjach międzynarodowych, powoduje dosyć sporą nerwowość. Młody działacz Solidarnej Polski, taka przystawka Mateckiego i paru innych, pan się nazywa Marcel Bielecki, takie ma ładne imię, Marcel. Pisze tak: Janina Ochojska najpierw oskarża polskich leśników o udział w sprzątnięciu migrantów na granicy. To sprzątnięcie stawia w cudzysłów. Teraz twierdzi, że żadnych dowodów na to nie ma, ale szkalujących słów pod adresem leśników nie żałuje. Tak, proszę Państwa, wygląda moralny upadek człowieka. No, ja nie widzę tutaj żadnego moralnego upadku człowieka, natomiast, proszę Państwa, no, dowodów nie ma, ponieważ tych dowodów zebrać nie można. Ja pod którymś z wpisów pana Bieleckiego czy Mateckiego napisałem, że no, skoro są tak czyści, to niech wpuszczą ekspertów niezależnych, tak z międzynarodowych, z Haskiego Trybunału do Spraw Karnych, ekspertów kryminalistyki, aby przeprowadzili badania na granicy w poszukiwaniu szczątków ludzi, szczątków DNA. Zapewniam Państwa, że ci specjaliści, którzy brali udział również w odkrywaniu masowych grobów na Bałkanach po zakończeniu wojny bałkańskiej, bardzo szybko sobie poradzili. Ci sami eksperci też wspomagali służby ukraińskie w identyfikacji zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. I proszę Państwa, ten atak, który jest przypuszczony na panią Ochojską, nie jest bez powodu.
Nawet przepraszam, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, proszę państwa, pisze tak, nie przebierając słowa, o pani Ochojskiej. Kłamała, nie przeprosiła, złapana na kłamstwie, nie przeprosiła. Przyznała się do kłamstwa, nie przeprosiła. Zachowanie nikczemne, ale jest wierna Donaldowi Tuskowi, a Donald Tusk będzie ją bronił. Europosłanka Platformy zapowiada, że po wyborach zlikwidują mur na granicy z Białorusią. Wyborcy PO, przygotujcie swe domostwa, by gościć przybyszy z północnej Afryki. Jeśli PO wygra, przybędą ich masy. No, to oczywiście bzdura. Pani Ochojska nie kłamała, tylko opierała swoje wypowiedzi, proszę państwa, na informacjach od Amnesty International, które zbiera te dane. To nie jest też tak, że ci ludzie, którym udało się z tej granicy jakby się wydostać, przedostać jakkolwiek, to są jacyś ludzie niepiśmienni czy analfabeci. Ci ludzie na forach arabskojęzycznych informują o tym, co się na granicy dzieje. I teraz pytanie, co dalej? Bo tu jeszcze pan Matecki pisze, tak, przepraszam za tego pana. Domaga się likwidacji muru na polsko-białoruskiej granicy, pani Ochojska. Wiąże się z tym niekontrolowany przemyt migrantów, na który zarabiać będą białoruskie i rosyjskie służby. Janina Ochojska nie przeprosiła za kłamstwa, tralalala, tralalala i tak dalej. I teraz Janina Ochojska to prawdziwa twarz opozycji. Głosując na tę barbarię, tak, czyli tutaj jesteśmy barbarzyńcami, głosujesz na piekło dla przyszłych pokoleń Polaków. I to jest kolejne szczucie, to jest kolejny rasizm w wykonaniu pana Mateckiego i straszenie ludzi migrantami, jakby to były diabły rogate. To są przerażeni ludzie, kobiety z dziećmi, rodziny, którzy próbują znaleźć schronienie w Unii Europejskiej, tak, czyli na Zachodzie, gdzie nikt do nikogo nie strzela i nie morduje. A tu się okazuje, że tak traktuje się ich jak jakichś wrogów. I jeżeli chodzi o organizowanie tego typu przerzutów, to przypominam Państwu, że kreowanie tego kryzysu granicznego i pojawiające się informacje tak w rządowych mediach, że jest to oczywiście dzieło Łukaszenki, dzieło Putina, ale, Panie Państwo, no, ja widziałem materiały filmowe, na których widać, że polscy pogranicznicy, zresztą pytałem się ich o to, pytałem się Straży Granicznej, zamieszczając film, na którym widać, że podjeżdża samochód prawdopodobnie Straży Granicznej, no bo tak, no nie widać numeru rejestracyjnego i przez otwór w tymże płocie, murze, ogrodzeniu, zwał jak zwał, otwiera się bramka i przez tą bramkę przepycha się na stronę białoruską grupę migrantów. Zadałem pytanie, co oglądamy, bo nie wiedziałem, mogłem przypuszczać i chciałem, aby Straż Graniczna to ewentualnie zdementowała, że pushback, którego właśnie jesteśmy świadkami, nie jest dziełem Straży Granicznej. Oczywiście moje pytanie i prośba o skomentowanie Straż Graniczna jak zwykle zignorowała, no bo co miała odpowiedzieć, że nie, to nieprawda, no to skłamaliby, tak, no i oczywiście miałby to swoje konsekwencje. Przyznać też się nie mogli, bo pushback, jak Państwo wiecie, jest nielegalny, co już stwierdziły polskie sądy. Jest nielegalny, jest bezprawny, czyli wyrzucanie tych migrantów, tych uchodźców z Polski, siłowe, jakby przepychanie, tak ten pushback, tak, czyli odpychanie ich na stronę białoruską jest nielegalne. Ci ludzie powinni zostać zatrzymani i liczyć na pomoc państwa polskiego, a nie na szykany, z jakimi się spotykają. Co się będzie działo dalej, nie mam pojęcia, ale strach wśród pisowców się pojawił. Może to być też związane z historią, która do dzisiaj nie została wyjaśniona, a będziemy mogli tę sprawę na pewno wyjaśnić już po wyborach, przynajmniej rozpocząć ich wyjaśnianie. Jak Państwo pamiętacie, w grudniu 2021 roku dezerteruje polski żołnierz Emil Czeczko. 16 grudnia ucieka na stronę białoruską i zaczyna się publikacja przez
propagandę Łukaszenki, dość niepokojących i według niektórych absurdalnych informacji o tym, że dokonywano wręcz zbrodni ludobójstwa na uchodźcach, a mieli w tym uczestniczyć polscy żołnierze. No, coś przerażającego. Absolutnie tak nikomu by do głowy nie przyszło, że mogłaby to być prawda. Emil Czeczko za pośrednictwem adwokata na przełomie stycznia i lutego, dokładnie daty nie pamiętam, natomiast widziałem skan pisma, zawiadomienia, składa do Haskiego Trybunału do Spraw Karnych zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Polskę właśnie w zakresie również domniemanego ludobójstwa, które miało następować na granicy. Miały ze sobą jakieś egzekucje, strzelanie do bezbronnych uchodźców. Nie dalej niż 2 czy 3 tygodnie później Emil Czeczko zostaje w Mińsku znaleziony w mieszkaniu, w którym go umieszczono, martwy. Podobno się powiesił. Śledztwo w sprawie śmierci Emila Czeczko w Polsce nie zostaje wszczęte. Taka dygresja w sprawie ataku Rosji na Ukrainę, to pan Ziobro wszczął takie śledztwo, zupełnie absurdalne. Natomiast w sprawie śmierci polskiego obywatela, polskiego żołnierza, czy dezertera, czy nie, to jest bez znaczenia, śledztwo w sprawie jego śmierci nie zostało wszczęte. On został pochowany na Białorusi, na jakimś cmentarzu przy kościelnym wojskowym, gdzie leżą polscy żołnierze z okresu II wojny światowej. Natomiast sprawa śmierci Mileczeczko nie została rozwiązana, ale jego zawiadomienie jakby wpłynęło do Trybunału do Spraw Karnych w Hadze i to postępowanie jakby się rozpoczęło. Jaki jest etap tego postępowania? Mogę tu Państwu powiedzieć, że skierujemy zapytania redakcyjne do Hagi, do Trybunału, do biura prokuratora, aby się czegoś więcej dowiedzieć. Ja wykonałem telefon, rozmawiałem z biurem w Hadze. Niestety odmówiono mi udzielenia telefonicznej odpowiedzi na te zagadnienia, więc skierujemy formalne zapytanie, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. To, co powiedział pan redaktor Piński, Wąsik, Kamiński, Kaczyński, zaczynają się poważnie bać. Tak, tam są też, widzimy tego nawet złagodzenie tej polityki w ostatnich tygodniach, czyli zaczęli częściej wpuszczać, nie ma jakichś tam, po prostu zaczęli się bać, że to jest autentyczne w tej chwili zagrożenie dla nich, poważne, no bo przypominamy, że polski sędzia Międzynarodowego Trybunału w Hadze wydał list gończy za Władimirem Putinem. Co ciekawe, Polska jeszcze do niedawna nie potwierdziła tego, że będzie ten list realizować. Nie wiem, czy to już nastąpiło, czy nie. To prawda, nie, nie, jeszcze nie, 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 jest cisza. To jest bardzo ciekawe, bo pan Zbigniew Ziobro takiego twardego szeryfa gra, a tutaj jakoś tak widać, przepraszam za określenie, ale rura mięknie. On tam chodził, opowiadał, to powinien być jako jeden z pierwszych, który uzna. Drugim takim tematem jest kolejny strach, w tej całej bandzie, strach przed 4 czerwca 2023 roku. Strach przed marszem opozycji, który się odbędzie, w którym my sobie z panem redaktorem Wiejskim pomaszerujemy. Marsz się będzie odbywał w całej Warszawie, bo jest tak liczne przybycie, jest spodziewane, że nie można wyznaczyć jednego miejsca zbiórki. W każdym razie to jest coś, co przeraża, dlatego że całe rządy w tej chwili Jarosława Kaczyńskiego są oparte o kłamstwo, kłamstwo sondażowe, publikowanie jakichś kompletnie wyjętych z 4 liter sondaży. W niektórych to sobie PiS nawet pokazuje, że ma 42% poparcia, w innych sobie pojawia, że ma 36%, ale opozycja ma 20%. Koalicja tego. No, prawda jest taka, że w tej chwili PiS ma około 27%. To są takie dość optymistyczne sondaże dla PiS-u, a opozycja ma w tej chwili nieco ponad, Koalicja Obywatelska, 32%. Gdyby doszło do połączenia się opozycji w jedną listę, to byłaby to tak zwana masakra piłą mechaniczną, czyli po prostu
PiS by został zrównany z ziemią. Stąd też wielkie działania PiS-u, aby tej listy nie powstała, bo powstanie jednej listy po prostu zamyka nawet przestrzeń do fałszowania wyborów, do którego się bez wątpienia PiS przymierza. Przypominam, że powołał 95 na 100 nowych komisarzy wyborczych, z czego duża część to są neosędziowie. Sędziowie, którzy mają świadomość tego, że zmiana władzy oznacza dla nich proces weryfikacji ich statusu sędziego, ponieważ bycie neosędzią oznacza, że tyle, że nie jest się sędzią w myśl konstytucji z 97 roku. To taki jak zwykle Rafałek Ziemkiewicz, który mocno się zaangażuje, dostał od swojego medialnego oficera prowadzącego zadanie deprecjonowania marszu, tutaj nagrywa, tutaj chodzi, nieudacznicy na ulicy i szydera z Donalda Tuska, że nie potrafi, że wyprowadza ludzi na ulicę. No, Ziemkiewicz musi zarabiać na życie. Panie Tomku, pan ma coś w temacie szydery i strachu z 4 czerwca? Tak, panie redaktorze, mam. Zacznę od pana Stanisława Janeckiego. To jest taki pan, który farbuje włosy na taki dziwny brunatny kolor. To jest mój były szef w tygodniku Wprost prawie przez 10 lat. Ja państwu powiem tylko tyle. Staszek jest naprawdę autentycznie bardzo dobrym redaktorem. Natomiast Staszek ma taką wadę, że Staszek konfabuluje nałogowo. Jego kariera w PiS została brutalnie przerwana w 2013 roku artykułem Grzegorza Jakubowskiego na portalu Tomasza Lisa na temat.pl. Tam w artykule pod tytułem Redaktor Pinokio Jakubowski no, zmiażdżył Janeckiego, który opowiadał, że jest doktorem fizyki. Ja osobiście obstawiałem, że on nie ma wyższego wykształcenia, ale okazało się, że jest magistrem sztuki, historii sztuki. Natomiast żadnym doktorem fizyki nie jest. Oprócz tego Staszek dopisywał rzeczy do tekstów, cytował nieistniejących pułkowników, tworzył nieistniejące cytaty tych pułkowników. Ja pamiętam, stworzył taką legendarną postać w tygodniku Wprost, pułkownika Ronalda van der Werve z kwatery głównej NATO, który komentował w 2002 roku w tekście Bunt generałów, komentował w sposób, oburzał się, że w Polsce jest jakiś bunt przeciwko cywilnej kontroli nad wojskiem. No i tego samego dnia, pamiętam, o godzinie 17 dostaliśmy w poniedziałek do redakcji Wprost dostaliśmy dwa sprostowania po polsku i po angielsku, że w całych wojskach NATO nie ma żadnego generała, czy pułkownika Ronalda van der Werve, nie ma w ogóle żadnego Ronalda van der Werve. I pamiętam, że po paru tygodniach ukazało się sprostowanie stanowiska pułkownika Ronalda van der Werve nie było stanowiskiem kwatery głównej NATO. I to taka dygresja, żeby powiedzieć, kim był Staszek Janecki. Miał szansę, gdyby nie ten artykuł Grzesia Jakubowskiego, zostać bliskim doradcą Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ Jarosław cenił jego erudycję i zdolność przyklaskiwania myślą wodza, a na dodatek Staszek Janecki ma świetną, ale to świetną cechę. Jest wyraźnie niższy od Jarosława Kaczyńskiego. I pan Stanisław Janecki, o którym właśnie opowiedział pan redaktor Piński, pisze, komentując wpis pana posła Tadeusza Truskolaskiego, który napisał tak: kto nie idzie 4 czerwca, ten wspiera PiS, prosto jak drut. Zresztą ja od razu to napisałem, później inni to podchwycili, jest mi bardzo miło. To jest to oczywista oczywistość i proste jak drut. A na to pan Stanisław Janecki pisze, że nigdy od 2001 roku PiS nie miało lepszego powodu, żeby twierdzić, iż ma poparcie 30 milionów obywateli. A drut zwykle nie jest prosty. Proste są pręty, takie jak Truskolaski. No, bezczelny wpis Janeckiego. Wiadomo, że proste jak drut jest metaforą. Panie redaktorze, pan mi tutaj widzi, pan, to pan tu od razu wrzucił rzecz, która pozwoli nam połączyć Ziemkiewicza z Janeckim w zakresie wpisów, tożsamych wpisów, że oni właśnie pracują pod jednym prowadzącym, bo dokładnie analogiczny wpis co do treści miał sobie Ziemkiewicz, który właśnie ogłosił, że to właśnie, dokładnie właśnie zwróciłem uwagę,
W każdym razie Ziemkiewicz tutaj ma jedynego, jak zaryzykuję, dostają po prostu komunikaty medialne do szerzenia. Tak. To jest właśnie no, geniusz. Już przeskoczyło. Tam jest. W każdym razie Jankiewicz dokładnie w ten sam sposób się wypowiedział. Geniusz. PiS cieszy się poparciem wszystkich 27 milionów uprawnionych wyborców, minus tych kilkanaście tysięcy ze znakiem zapytania, które pojawiły się na marszu Tuska. Proste jak drut. I to jest komentarz. Kto nie idzie 4 czerwca, ten wspiera PiS. Proste jak drut. Jakby. Jakby komentarze w stosunku do tak marszu 4, marszu 4 czerwca, tak, no jakby też zabierają głos i inni. I tutaj to jakby pójdę z lewej mańki, pan Adam Kościela. Państwo tego pana nie kojarzycie, pan redaktor Kliński prawdopodobnie też nie. Pan Adam Kościelak jest którymś tam z zarządu jakiegoś regionu partii Razem. Pana Kościelaka poznałem w dość kuriozalnej sytuacji, kiedy przysyłał do mnie fejkowe maile, uznając, że tak sobie żartuje, kiedy ja pisałem tekst na temat współpracy hejterów, troli Zandberga z PiS, kiedy wspólnie atakowali działaczy opozycji i polityków. I pan Adam Kościelak z partii Razem, która powstała dzięki podpisom PiS-u, o czym możemy przeczytać w książce Właśnie chciałem powiedzieć pana Rymanowskiego. Neberga Tak, Rymanowskiego. Morawieckiemu. Nie, to ważna informacja. A tutaj Tak. uściśle pan Andrzej Anusz, bliski współpracownik w swoich latach Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że byli przygotowani, aby pomagać Kukiz 15 zebrać podpisy, ale ponieważ Kukiz się sprzymierzył z narodowcami, którzy mieli opatentowane zbieranie podpisów i nie potrzebował pomocy od Anusza, to te siły zostały wykorzystane do zebrania podpisów dla Adriana Zandberga. I tutaj ważna rzecz, po co Kaczyński wprowadzał Zandberga, chciał wzmocnić Zandberga. Zandberg nie wszedł do parlamentu, ale zdobył 3,7% głosów, jakoś tak. A z kolei SLD zdobyło 7,96% głosów, czyli zabrakło im 0,04%, żeby przekroczyć próg dla koalicji. To jest 8% w Polsce. I lewica nie weszła do parlamentu. Co z kolei skutkowało tym, że mając zaledwie 37% głosów tych, którzy uczestniczyli w wyborach, PiS zdobył samodzielnie pierwszy raz od 1991 roku większość w parlamencie, dostając 236 posłów. I to było właśnie możliwe dzięki temu, że rozbił głosy na lewicę, pomagając zebrać Zandbergowi poparcie. Tutaj w tym wypadku Zandberg wystąpił jako taki pożyteczny idiota PiSu. No, to taka dygresja. No, i dobrze, że tutaj pan redaktor o tym wspomniał, bo też wielu sympatyków partii Razem o tym może nie wiedzieć. A tu się okazuje, że partia Razem ma bardzo brzydkie korzenie, nawet, rzekłbym nawet śmierdzące. Faszystowskie, by powiedział pan profesor Maciej Górecki. Tak, pan profesor Górecki od razu powiedział, że są faszystowskie. Bo PiS jest partią faszystowską. Skoro partia Tak. faszystowska wspomogła partię pana Zandberga, no to korzenie partii pana Zandberga są faszystowskie, ergo. Oczywiście. I wyobraźcie sobie Państwo, że też tendencją tak zwanych razemków, czyli tych członków z ramienia przesuniętych na czoło z partii Razem, jest szydzenie z osób, często jest szydzenie z osób niepełnosprawnych. Czy w awatarach ich hejterzy zamieszczają zdjęcia takich osób. I tutaj pan Kościelak pisze tak, komentując właśnie wpis pana Truskolaskiego o tym, że kto nie idzie 4 czerwca, ten wspiera PiS, napisał Krzysztof Kononowicz, by nigdy czegoś takiego nie napisał. Jakby przywoływanie postaci osoby niepełnosprawnej
Krzysztofa Kononowicza, z którego wielu kręci sobie, mówiąc kolokwialnie, tak zwaną bekę i z niego szydzi, a jest to biedny, nieszczęśliwy człowiek, któremu należałoby raczej pomóc realnie, tak, a nie używać go do jakiegoś patostreamingu, co to się często zdarza. Więc jakby partia Razem oczywiście wspiera PiS i jest w kontrze do marszu 4 czerwca. Też pojawił się w PiS skądinąd osoby kojarzonej z opozycją, czy z jakimiś też tutaj z lewicą chyba, czy z kimś innym. Osoba, którą Państwo możecie kojarzyć ze sprawy prowokacji wobec Tomasza Lisa, pan Aleksander Twardowski, przedsiębiorca, aktywista społeczny, działacz, który onegdaj mówił o tym, że dostał informacje od pewnych osób z mediów, że tam jest jakiś mobbing i że Tomasz Lis będzie miał kłopoty. Tak, tylko przypominam postać pana Twardowskiego, sygnalisty. Napisał tak: przy całym szacunku, chodzi o wpis pana Truskolaskiego, to jest przede wszystkim niemądre, a po drugie nieprawdziwe. Mówię jako człowiek, który idzie 4 czerwca. No, drogi, szanowny panie Aleksandrze Twardowski, ja, jeżeli będę miał okazję, to pozwoli pan, że spytam się właśnie o sprawę prowokacji wobec pana Tomasza Lisa, bo mam do pana parę pytań. Idąc dalej, kochani państwo, pan Marcin Paladę, o takim wdzięcznym To nazwisku. jest, to może ja przybliżę. To jest człowiek, Tak, ja z nim chętnie. pracowałem, z Marcinem. Marcin jest człowiekiem, który mi się reklamował jako człowiek, który jest w stanie dostarczyć sondaże takie, jakie ja sobie życzę. Po prostu. Zresztą podobnie wpisał się kiedyś o usługach Marcina Paladę Roman Giertych, wspominając, że to on był autorem ostatniego sondażu z 2007 roku, który dawał startującej wówczas Lidze Polskich Rodzin jako Liga Prawicy Rzeczpospolitej LPR w sojuszu zresztą z Januszem Korwin-Mikke miejsce w parlamencie. To miał być taki rzut na taśmę, że Janusz Widelec przynajmniej dotacje uda się urwać. No i podobno właśnie takie usługi. No mnie w każdym razie Marcin przekonywał, że każdy sondaż da się po prostu wydrukować, każdy sondaż da się obronić. Jak mu przypomniałem te słowa na Twitterze lata temu, to mnie zbanował, zablokował. Natomiast to jest tak, że Marcin Paladę funkcjonował jako taki człowiek przy Kukizie. Został gdzieś tam delegowany jako osoba, on pomagał przy tworzeniu ruchu Kukiza, potem miał być jakoby przedstawicielem kukizowców w jakichś tam mediach. Teraz go widać było blisko PiS. On siedział, wspierał po prostu, publikował takie sondaże bardzo mocno popisowskie. Teraz zauważyłem, że zmierza w kierunku Konfederacji. Mam wrażenie, że taką ma misję, żeby się tam wkraść w łaski. Natomiast, no, powiedzmy sobie, ja mam taki, za Stanisławem Jerzym Lecem powtórzę, że pan Marcin Palada jest to człowiek, który nie jeden sztandar do wiatru wystawiał. Tak, wczoraj czy przedwczoraj zorganizował sondę, a propos sondaży, zorganizował sondę na Twitterze. Wzięło w niej udział chyba ponad 6 tysięcy osób. Dotyczyła oczywiście, mówiąc w dużym skrócie, kto jest lepszy, Kaczyński czy Tusk. I tę sondę przegrał z kretesem. Okazało się, że oczywiście Donald Tusk. Sondy nie usunął, no ale. I pan Marcin Paladę pisze złośliwie, ironicznie, że wymarzone przez Nowogrodzką czoło manifestacji 4 czerwca w Warszawie: Marta Lempart, babcia Kasia, Janina Ochojska. Takie złośliwości, Państwo, ostatnio ta pani zwana babcią Kasią dość irracjonalnie się zachowała. Ja też skrytykowałem to, że było to zupełnie nie na miejscu i niepotrzebne, i ktoś musiałby z panią Kasią porozmawiać, bo wyraziła się na temat Kaczyńskiego w dość wulgarny sposób. Było to zupełnie zbędne i niepotrzebne. Nie wiem, To jest w dlaczego pewnym to momencie zrobiła. niezależnie Nie od potrzebuje. sympatii, którą ona wzbudza, no to niektóre jej zachowania, które są sfotografowane w mediach, po prostu no, lepiej byłoby, gdyby ich nie było. No, natomiast Tak.
Tak, to powiedzmy to zupełnie jasno. To nie jest osoba, to jak oni powiedzieli, oni by chcieli, żeby taka była twarz opozycji. Ja bym chciał, żeby opozycja miała twarz lotnej brygady opozycji, czyli prześmiewców. Ja zawsze twierdzę i twierdziłem, że i będę twierdził, że dyktatury upadają po prostu wtedy, kiedy stają się śmieszne, a chłopaki z lotnej brygady opozycji, do których na podnośniku podjeżdżali funkcjonariusze antyterroru, którzy byli niszczeni, no to ośmieszyli to tak zwaną japońską obserwację. Japońska obserwacja to się tak nazywa w slangu służb bezpieki. Obserwacja, która chce być widoczna i po prostu prześladuje delikwentów w taki sposób, żeby ich zastraszyć. No więc panowie z lotnej brygady opozycji po prostu mieli na ogonie autko policyjne, które po prostu śledziło ich, wyraźnie pokazując, że jeździ za nimi. No, natomiast oni po prostu wszystko nagrali, wrzucili do sieci. Tak zresztą, drodzy Państwo, należy postępować z bezpieką. Z własnego doświadczenia wiem, że odzieranie z anonimowości inwigilujących jest dla nich największą karą. Ja mam, drodzy Państwo, ostatnimi czasy względny spokój, ponieważ no, zebrałem po każdą taką liczbę tych fotek. No i uprzedzamy Wąsika i Kamińskiego, że my z Tomkiem zawsze jesteśmy gotowi zrobić wystawę Twarze Bezpieki. Dla takiego funkcjonariusza, który pracuje w obserwacji, fakt, że zostanie pokazany, no, oznacza gigantyczny problem. A my się z kolei obawiamy o własne życie i zdrowie. Jacyś ludzie za nami łażą, więc tutaj nasze działanie jest w pełni usprawiedliwione. No, powiem tak, że liczba operacji specjalnych i jakichś w ogóle działań, rozpracowań, które są przeciwko mnie, Tomkowi Szwajgiertowi prowadzone, no, po prostu urąga zdrowemu rozsądkowi. Natomiast no, też schlebia to tak, drodzy Państwo, ale. Ja wielokrotnie zapowiadałem, że po wyborach będę apelować do polityków, do rządzących, również do wymiaru sprawiedliwości, aby twarze, oblicza bezpieki ludzi biorących udział w akcjach przeciwko opozycjonistom, działaczom społecznym, aby ich oblicza upublicznić, pokazać, kim są, imię, nazwisko. To pewnie tak nauczyłoby ich czegoś, że służenie takiemu reżimowi nie popłaca i w infamii niech żyją przez długie, długie lata. Proszę Państwa, zostawiając Pana Marcina Paladę, tak, nie wiem jak się wymawia jego nazwisko, czy Paladę, nie wiem, gdzie położyć akcent, no zostawmy go. A teraz ulubieniec publiczności, czyli Oskar Szafarowicz. Wyjątkowo ślizgła i wstrętna To jest postać. koleś, który hejtował panią Tak, Magdalenę Filiks. za to, że nie podawała do publicznej wiadomości faktu, że jej syn był molestowany przez kolegę partyjnego i że to miało świadczyć o tym, że w imię kariery partyjnej chroni. No, straszne rzeczy koleś zrobił. Najgorsze jest to, że PiS go otoczył taką sam osobiście Jarosław Kaczyński się nim zaopiekował. Są pokazane zdjęcia już, gdzie występują w jednym kadrze. On niesie jakiś wieniec prezesa Kaczyńskiego. Dostał Ładny chłopiec jest. też no, pracę w PKO BP, czyli taki sygnał. Tak, to jest bardzo ładny chłopiec. Dokonaj podłości, dokonaj. No, to jest taki czyn. Im bardziej się jest podłym, tym jest się. Na pewno jest to czyn rażąco naruszający etykę. Natomiast inne kwalifikacje to się nie będę tutaj, bo na pewno kwalifikacje karne powinien mieć ten, kto umożliwił tutaj identyfikację. Tak, to prawda, bo Czyli Duklanowski. Ten się wpisał po prostu w tą narrację. W każdym razie, no tutaj to już nie będę wchodził w tego. Natomiast jest po prostu człowiekiem, który no po prostu powinien zniknąć z przestrzeni publicznej, a oni go nagradzają posadką w PKO BP, dając sygnał wszystkim młodym zdolnym: przychodźcie, bądźcie świniami dla nas, a nie zostaniecie zostawieni samym sobie. musicie też Państwo wiedzieć, że przeciwko Oskarowi Szafarowiczowi trwa postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiuje Oskar na Wydziale Prawa i jakby zgłaszający Szafarowicza domagają się relegowania go z uczelni. Został już do sali przesłuchani świadkowie w tej sprawie.
której zawiadamiającą była pani Daria Brzezicka, chyba z samorządu studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego, i zobaczymy, co zrobi rektor. No, tylko chciałbym przypomnieć, bo może to jest ważne albo i nie, że rektor Uniwersytetu Warszawskiego też jest w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek Orlenu. No ale oczywiście to nie będzie miało związku z decyzją. I Oskar, idąc tą samą narracją, którą szedł Ziemkiewicz i ten, którego na początku wymienialiśmy, czyli ten pan, co farbuje włosy, pan Stanisław Janecki, pisze Oskar tak: załóżmy najbardziej optymistyczny wariant dla opozycji, zwiozą za setki tysięcy złotych co dziesiątego wyborcę Trzaskowskiego z drugiej tury. Dostał wtedy 10 milionów głosów, czyli uzbierają milion maszerujących. Wówczas, kierując się klasycznym prawem tertium non datur, będziemy mogli ogłosić: 37 milionów Polaków popiera PiS. No, jakby z tą matematyką u Oskara jest dosyć słabo, ale proszę Państwa, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to pierwsze zdanie. Zwiozą za setki tysięcy złotych co dziesiątego wyborcę. No cóż, każdy patrzy po sobie. Patrząc na spotkania Kaczyńskiego z mieszkańcami miast, gdzie mieszkańcy nie mają wstępu na te spotkania, tam się właśnie zwozi działaczy PiS-u, którzy występują w strojach ludowych, w jakichś mundurach historycznych i tym podobnych. No, można krótko powiedzieć, niezła beka. Widocznie im płacą. Czy setki tysięcy złotych? No, nie wiem. No, stać ich, drukują pieniądze, to mogą. Ja ze swojej strony na koniec chciałbym, tutaj zostawiłem tak zwaną wisienkę, bądź na torcie, albo deser, jak kto woli, bądź kawę z mleczkiem. Państwo możecie wybrać. Maciek Wąsik, to jest ten, co nas podsłuchuje, podgląda, zagląda. Maciek Wąsik, księżniczka. Ksywka księżniczka, który jak się ze złości, to bulgocze. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że jak on się denerwuje, to on tak bulgocze strasznie. I on się taki czerwony robi. Taki jego... Żeby było jasne, księżniczka to jest taka szydera, bo to jest facet wagi takiej mocno ciężkiej. Tak. No, natomiast wstydzi się tego, że lubi się obściskiwać z facetami bez koszulki. Nerwowo reaguje, jak ktoś mu przypomina. A propos obściskiwania się właśnie. Pani Daria Brzezicka, ta studentka Uniwersytetu Warszawskiego, pisała bodajże wczoraj, że spotkała chyba w Szczecinie, przepraszam, w Warszawie, spotkała, nie przepraszam, nie Brzezicka, ta pani Dagmara Adamiak, tak, ze Szczecina, spotkała w Szczecinie Marcela Bieleckiego, tak, tego Marcelka, którego prowadzają tam Matecki z ozdobą. I on udawał, że pani Dagmary Adamiak nie widzi. Odwracał wzrok. Ona chciała nawiązać ten kontakt wzrokowy, nie wypada, żeby kobieta zaczepiła mężczyznę. Natomiast on unikał tego kontaktu wzrokowego, spuścił ze wstydu wzrok i się oddalił. Ja to skomentowałem, że ja bym oczywiście Marcela zaczepił, bo bym musiał się z nim przywitać. I bym go nawet wyściskał, proszę Państwa, bardzo ciepło. Bym go wziął w swoje objęcia, a objęcia mam szerokie, uwierzcie. No ale Maciek Wąsik, proszę Państwa. Maciek Wąsik, bezpieka PiS, wszyscy go znacie, tak, bohater wielu afer, skazany na karę więzienia bezwzględnego, twierdził, że chciałby siedzieć z Kamińskim, więc wszystko przed nim. I, panie Państwo, pisze tak. A propos wpisu pana Kosiniaka-Kamysza z PSL-u, który tam twierdził, że PiS sprzedaje ziemię Niemcom, na to on oczywiście zaprzeczył. I teraz słuchajcie. Pisze tak. Rząd PiS w 2022 roku wydał cudzoziemcom zgodę na zakup 30 hektarów gruntów rolnych. W 2014 roku rząd PO-PSL wydał cudzoziemcom zgodę na zakup 1030 hektarów gruntów rolnych. Który rząd wyprzedawał polską ziemię? Pyta retorycznie Maciej Wąsik. I tu, proszę Państwa, pan Maciej Wąsik skłamał. Dość ordynarnie i bezczelnie. A jakby spuentowała to
nieoceniona pani Alicja Defratyka, która się na liczbach dosyć dobrze zna. Panią Alicję serdecznie pozdrawiam, przemiła dziewczyna, napisała w kontekście tego, co napisał Wąsik, tak. W 2022, teraz słuchajcie państwo, cudzoziemcy nabyli nieruchomości rolne i leśne o łącznej powierzchni 5120 hektarów. To ponad 12 razy więcej niż w 2015 roku, kiedy było to 412 hektarów. Wśród osób fizycznych najwięcej nieruchomości rolnych i leśnych w 2022 roku nabyli Niemcy. 1127 hektarów. To aż 30 razy więcej niż w 2015 roku, kiedy tych terenów nieruchomości leśnych sprzedano 37 hektarów. I proszę państwa, w obronie lasów Solidarna Polska staje, a tu się okazuje, że oni sprzedali Niemcom, tak, tysiące hektarów ziemi rolnej. Niemcom. Niemcom, proszę państwa, für Deutschland sprzedali Niemcom. PiS sprzedał Niemcom nasze lasy, naszą ziemię rolną, którą nasi ojcowie uprawiali. Ziemia splamiona krwią bohaterów, a oni Niemcom sprzedali naszą ziemię rolną. Zamiast chociaż dać rolnikom tym małorolnym, niech ją uprawiają, nie dać im maszyny rolnicze, niech walczą z tą ziemią. To oni komu sprzedali, proszę państwa? Powtórzę, Niemcom 5120 hektarów. Wiedzą państwo, ile to jest? Ile to jest ziemi? I lasy sprzedają. To jest coś niebywałego. 1127 hektarów lasów Niemcom sprzedali. I te wszystkie dane, proszę państwa, pani Defratyka nie wzięła znikąd, tylko wzięła z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym to zarządza przecież Mariusz Kamiński. Także chyba się pan Bąsik z panem Kamińskim tutaj nie dogadali. I tym, proszę państwa, akcentem takiego te kłamstewka. prace państwu, którym się spodobały pani te cyferki pani Defratyki, stronę ciekaweliczby.pl, gdzie tak. Umieszcza swoje prace. Szanowni państwo, a ja na końcu polecę, no oczywiście oprócz wspomnianego już wcześniej, Historia bez cenzury, to jest magazyn, którego jestem wydawcą i tu jest tekst redaktora Wiejskiego, to teraz polecę drugi magazyn, które wydajemy, to jest Historia na weekend, a w tym numerze Żydowska zemsta za Holokaust, grupa ocalałych z zagłady chciała zabić 6 milionów Niemców, a także masoni wszechpotężni. Ile prawdy jest w tym, bo trochę prawdy w tym jest, że masoni rządzili, trzęśli światem. No, były takie czasy, gdzie naprawdę dużo znaczyli. Jest też materiał o polskim Robinsonie, o tym, że Robinson Crusoe, czyli ten legendarny rozbitek na bazie, na historii którego stworzył Daniel Defoe swoją powieść, był poddanym władcy Rzeczpospolitej, więcej w numerze. Natomiast najciekawszym bez wątpienia tekstem, przynajmniej dla mnie w tym numerze, był ostatni proces Sprawa o czary, który się odbył w Europie, uwaga, w 1944 roku w Wielkiej Brytanii. Dlaczego oczary? No to będziecie musieli państwo spojrzeć w tekście. W każdym razie chodziło o to, że pani, która świadczyła usługi wizjonerskie, coś za dobrze znała dane, które służby brytyjskie uznały, no jakoś nie wierząc w jej czarodziejskie mocy, że ma po prostu dane, których mieć nie powinna, dotyczące wydarzeń wojennych. Jak to się skończyło, czym się skończył ostatni proces wiedźm w Europie, o tym w Historii na weekend. Jeszcze jest Tajna historia czekolady, bo już mamy, drodzy państwo, 521 lat od czasu, kiedy przysmak Azteków trafił w ręce Europejczyków, tylko uwaga, Aztecy to kawę traktowali, te ziarna, jak ziarna tytoniu i je palili. Ale to taka ciekawostka. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Na razie.